Cheers. Słudzy otchłani, spójrzcie na świętą potęgę naszego Pana. Dziś oto damy naszemu Panu, Abatu, ciało i krew. Czystość tej duszy uwolni naszego mistrza z niewoli egzystencji, by mógł użyć ciała jako naczynia. W imię ciemności przyzywamy Twojego ducha. W imię ciemności przyzywamy Twojego ducha. Wyzwól się z ziemskiego więzienia i przyjmij ciało. Piekielny Królu, Panie Wiecznej Nocy, usłysz nas, usłysz naszą modlitwę. Na gwiazdę wschodu i ogień zachodniego nieba. Patrzcie. Piekielny Królu, Panie Wiecznej Nocy. Piekielny Królu, Panie Wiecznej Nocy. Pogromca demonów. Damianie. Damian? Kochanie, wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Jest coraz gorzej. To tylko koszmar. Nieprawda. Masz je od dziecka. Nic mi nie jest. Śpi. Wszystko jest w porządku. Przecież widzę, że nie jest. Już dobrze. Coś się zmieniło. Porozmawiamy o tym. Obiecuję.
Słucham? Już nie śpię. Wyślij mi adres. Spotkamy się na miejscu. Przepraszam. Nie możesz od tego uciekać. Nie uciekam. Idę do pracy. Hey, just don't forget. Mama przychodzi na kolację, nie spóźnij się. Just don't be late. Dobra. Just be careful. I uważaj na siebie. Zostawcie nas. Co mamy? Niezły bajzel. Kto nas wezwał? Właściciel budynku. Ktoś coś widział? To pusty budynek. Tak łatwo nie będzie. Kręcą się tu włóczęcy i bezdomni. Nikt nie chce rozmawiać z gninami. Ktoś rozpaczliwie pragnie uwagi. Od Katriny w mieście jest pełno szaleńców. Nowy Orlean się nie zmienił. To my się starzejemy. Nie da się ukryć. A to co? Diabeł? Snajperzy z Waszyngtonu robili coś takiego. Naśladowca? Nie sądzę. Spójrz na nacięcia. Zrobione celowo, jakby złożył podpis. Zapomniałam, jakie to uczucie. Jest takie miękkie i piękne. Rozkłada się z każdym dniem. Owszem. I właśnie to nas łączy, prawda? Dawno się nie widzieliśmy, Ian. Potrzebowaliśmy czasu. Dlaczego? Dostałeś ode mnie dar. Drugą szansę. Czyżbyś nie doceniał mojej szczodrości? Tym razem wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. Skrzynkę ukryłem w Wellington. Wystarczy. Nie kwestionuję twojej lojalności. Ale niekiedy zastanawia mnie twój cel. Mój cel jest tożsamy z celem kręgu. Pragnę sprowadzić ciebie i twoich braci, by ziścił się nasz nowy świat. Nasz? Już dobrze, dziecko. Wiem, że masz własny plan. Dopóki znasz swoje miejsce, dostaniesz wszystko, czego pragniesz. Wciąż nie znalazłem Molocha, ale jestem coraz bliżej. Dostaniesz go, daj słowo. Doskonale. A detektyw? W stosownej chwili. Jest nam potrzebny, więc na razie miejmy go na oku. Ale sprzeciwiasz mi się? Patience.
cierpliwości. Jeszcze przyjdzie twój czas. To wszystko. Takie miękkie i piękne. Ofiarę znaleziono martwą. Wiązadła kostek i łokci zostały przecięte przez napastnika. Brakuje fragmentów ciała. Ten człowiek był torturowany przez wiele godzin przed śmiercią. Czekamy, aż patolog ustali dokładny czas zgonu. Brak świadków. Mamy częściowe odciski palców i włos. Tożsamość ofiary pozostaje nieznana. A symbolika okultystyczna. Ktoś lubi się popisywać, czy to naprawdę mord rytualny? Za wcześnie na takie wnioski. Powinienem wiedzieć o czymś jeszcze? Na razie to wszystko. Długo nie zachowamy tajemnicy. Znajdźcie tego gościa. Nie potrzebujemy zbiorowej histerii, tak jak w 93. Znajdźcie sprawcę i zamknijcie śledztwo. Tak jest, to wszystko. Możecie spadać. Cześć. Co tam knujecie? Nie masz się czego bać, mój przyszły zięciu. Moja przyszła teściowa. Jak leci? W porządku. Rozmawiamy o ślubie. Zaraz. A ty co tak schudłeś? Czym ona cię karmi? Pora coś zjeść. Ostatnio mam mnóstwo pracy. Zaraz się tym zajmiemy. Do kuchni. Znasz zasady. Nie siadamy do stołu z bronią. Tylko wezmę prysznic. Dziś trudno uwierzyć, że kiedyś niańczyłeś moją córeczkę. Nie niańczyłem. Pilnowałem, by nie spaliła domu. I bardzo dobrze. Zawsze na ciebie leciałam. Niewiele się zmieniło. Po tylu latach znowu się odnaleźliście. Odnaleźliście? Ona mnie śledziła, nieprawda? Przepraszam. Konsekwentnie obserwowała z niewielkiej odległości. Bardzo konsekwentnie. Moja córka zawsze dostaje to, czego chce. Z tego, co pamiętam, to nie stawiałeś oporu. Bo wyrosłaś na piękną kobietę. Po matce. Nie da się ukryć. Chcę coś powiedzieć. Powinniśmy uczcić ten dzień. Tak długo czekaliśmy. Mamo, to było dawno temu. Wiem. Żałuję, że nie ma tu twoich rodziców, ale cieszę się, że będę mogła nazywać cię synem. To bardzo miłe, ale nie lubię się wzruszać. Lepiej powiedzcie, co ze ślubem. Powiedz mu. Dobrze? Pokaż się. Elric,
Elric się niepokoi. Krąg dziewięciu zawsze przesadnie się martwił. Czyż nie ma powodu do obaw? Kiedy ostatnio tu byłaś, schwytali cię nasi wrogowie. Potem schwytali Abadona, Lewiatana i Molocha. Czyż nie powinniśmy postępować ostrożnie? Sprzeciwiasz mi się? Skądże? Pan Parrish zajmie się ewentualnymi problemami. Co mam powiedzieć Elricowi i starszym? Powiedz im, że moje dzieci nadchodzą. Śladem nocy podąża ciemność. Kiedy ukończę rytuały siedmiu pieczęci Salomona, przybędą moi bracia. Razem stworzymy świat bólu i cierpienia. Właśnie to powiedz Elricowi i starszym. Przekażę twoje słowa. Magu, przygotuj leże dla moich dzieci. Oczywiście. Zajmij się tym jak najszybciej. Któregoś dnia będzie to twój obowiązek. Odsyłam cię do więzienia. Zrób to, co należy. Kocham cię, synu. Nie możemy dłużej spotykać się w ten sposób. To koniec, Seryfie. Zginiesz. Będziesz patrzył, jak spalę cały świat i wszystkich, których kochasz. Co się ze mną dzieje? Kim jest ten gość? Nikim. To przeciętniak. Podzwoniłem. Nie ma w nim nic ciekawego. Trzymał się sam, ale koledzy z pracy mówią, że był miły. Miły facet bez wątroby. Może to wudu albo kanibalizm. Laboratorium coś wie? Nic. Odciski DNA, zero trafień. Jakby nigdy się nie urodził. Jak to możliwe? Więc nic nie mamy? Nic. Niedobrze. Kapitan znowu dzwonił. Dajteczkę, popytam na ulicy. Tu i tak jest za gorąco. Dzięki, napijemy się potem? Przykro mi, ale mam randkę z barmanką o imieniu Abigail. Thomas Mallen. Nie było łatwo cię znaleźć. Czego chcesz? Daj spokój, Tom. Wiesz, czego chcę. Byłeś tam tej nocy.
Więc o to ci chodzi? Myślisz, że złamiesz mnie torturami? Panie Parrish, nie wiem, gdzie to jest. Na tym to polega. Nikt z nas nie wie wszystkiego. Wiesz, na co mnie stać. Nie wystraszysz mnie. Ani ty, ani twoja pani. Ona nie jest moją panią. Jasne. Nie. Są chwile, od których nie da się uciec. Kiedy bez cienia wątpliwości wiemy, że jesteśmy sami. Umrzesz sam, ale przysłużysz się czemuś znacznie ważniejszemu niż to, co mógłby ci zaoferować zakon. To będzie długie popołudnie, panie Malen. Widzisz? Tak się gra. Nie masz szans. Gram dłużej niż ty masz włosy łonowe. Lata 70. dawno minęły. Dziś mężczyźni dbają o siebie. Wypchaj się tym metroseksualnym syfem. Spróbuj, Frank. Kobiety lubią zadbanych mężczyzn. Ja lubię swoją puszczę. Dziękuję. Jeszcze kolejkę? Która godzina? Prawie 11:00. Pora wracać. Jutro trzeba wcześnie wstać. Porozmawiałem z moimi wróbelkami. Wróbelkami? Tak. Powiedziałeś z wróbelkami. Tak, z wróbelkami. Wróbelki nic nie wiedzą. Nie mamy dosłownie nic. Ten gość jest jak duch. Wracamy do punktu wyjścia. Mówi Garrison. Jest ze mną. Dobra, już jedziemy. Co się dzieje? Mamy następnego. Kotku, jednak nie wracam do domu. Wszystko w porządku? Tak. Trzymaj się. Skończymy późno. Nie szkodzi. I tak zamykamy. Kocham cię. Ja ciebie też. Mógłbym powiedzieć, a nie mówiłem. Ktoś coś widział? Nic. Tak samo jak ostatnio. Nie ma świadków. Zdjęliśmy odciski palców i mamy DNA, ale to nic nie da, jeśli gościa nie ma w systemie. Wycięte serce? Nie utrzymamy tego w tajemnicy. Nie bój się, moje dziecko. Twoja krew oczyści moje ciało.
a Twoje imię na zawsze zostanie zapisane w Księdze Ciemności. Każdy z nas ma własny cel. Twoim jest podtrzymanie tego ciała. Byłeś tu całą noc? Tak, i coś znalazłem. Sprawdziłem, czy policja stanowa coś ma. Dwa podobne przypadki w pół roku w dwóch różnych parafiach. Brak DNA, częściowe odciski i żadnych trafień. A ofiary? Christopher Hyde, 52 lata. Zaginął na kilka dni. Potem znaleziono go w Lafayette. Wyglądał tak. Ta karta nazywa się Cesarz. Dwa miesiące później Connie Hyde, dwoje dzieci, 53 lata, zaginęła. Znaleziono ją 50 kilometrów od domu w Iberville. Miała wycięty język i serce. Karta to 10 mieczy. Lubi tarota. Właśnie. Rozmawiałeś o naszych przypadkach ze stanową? Czemu nikt nie połączył tych zbrodni? Jak zwykle przez biurokrację. Tym razem chodźmy z tym do mojego kumpla Wiktora. Księdza? Tak, księdza. Super, chodźmy do księdza. Damien, miło Cię widzieć. Wzajemnie. Tak się cieszę, że wpadłeś. Znam Damiana od malucha, prawda? Zapraszam. Wybaczcie bałagan, dopiero wróciłem. Skąd? Z Watykanu. Kuria mnie wezwała. Myślałem, że jesteś emerytem. Praca dla Boga nigdy się nie kończy. W czym mogę pomóc? Panie Garrison. W śledztwie przewija się symbolika okultystyczna. To mogą być zabójstwa rytualne. Czy mógłbyś rzucić okiem na te zdjęcia? Jasne. To ściśle tajne. Kto mógłby zrobić coś takiego? Rozpoznajesz coś? To gwiazda Salomona, odwrócona, tak jak na zdjęciu. Zwana jest gwiazda złego. Mam coś dla ciebie. Salomon wierzył, że można zamknąć wrota nieba i piekła, by rządzić światem wolnym od wpływów Boga i Lucyfera. Co ta bajka ma wspólnego z tym? Może niewiele, a może wprost przeciwnie. Niejaki Terik robił to samo, by uwolnić czterech jeźdźców apokalipsy. Wasz sprawca też w to wierzy. Mamy też karty tarota. Nie znam się na tym, ale wiem, kto może wam pomóc. Idźcie do niej. Tak zrobimy. Dzięki, Wiktor. Nie ma sprawy. Zadzwoń, gdyby coś przyszło ci do głowy. Chwileczkę.
przejrzyj tę książkę. Dzięki. Dziękuję, padre. Udanych łowów, panie Garrison. Proszę o niego dbać. Miło mi było poznać. Jest raport patologa. Odciski i DNA pasują. To nasz sprawca, ale ani FBI, ani Departament Bezpieczeństwa nic o nim nie wiedzą. Jest dobry. Coś wymyśliłeś? Nic. Nie mamy nic, co by łączyło te sprawy. A twój kumpel ksiądz? Ja nie wierzę w nic, czego nie można udowodnić, ale może warto się dowiedzieć, w co wierzy sprawca. Musimy trzymać się faktów i dowodów. Pomyślałem, że jeśli wejdę do jego głowy, to zrozumiem, co myśli. Trzymaj się z dala od jego głowy. Zostańmy przy faktach. A teraz wracaj do domu, odpocznij. Królestwo piekieł Lucyfera zostało podzielone między jego wodzów i królów. Abatu, Moloch, Abaddon i Lewiatan zdradzili Lucyfera. Stali się czterema jeźdźcami apokalipsy. Lucyfer przybył na ziemię i spłodził potomków. Trzej demoniczni królowie, Amon, Belial i Paimon, otrzymali zadanie obrony swoich ziemskich braci. Dali im wiedzę i wyszkolili ich w egzorcyzmach. Terek i jego brat, Percival, są potomkami Lucyfera. Bracia skłócili się, kiedy Terek porzucił naukę Paimona i uległ pod szeptom Abatu. Terek sprowadził Abatu z piekła i wypił jego krew, zyskując życie wieczne, ale jego ciało zwolna gnije. Opowieść o Salomonie pochodzi z czasów wieży Babel. Wieżę, która sięgała do chmur, wznieśli w Mezopotamii sumeryjscy niewolnicy. Wieża stała się miejscem kultu. Salomon otrzymał język enochiański. Salomon napisał w nim wiersz. Ofiara z siedmiu umożliwia zamknięcie nieba i ziemi. Są to zarówno rytuały zachowania ciała, jak i rytuały przejścia. Siedem pieczęci Salomona. Dobra. Zaraz będę. O co chodzi?
Przepraszam, ale nie możesz tam wejść. Co ty pleciesz? Nie możesz. Posłuchaj. Dziwnie się zachowujesz. O co chodzi? Nie wiem, jak to ująć, ale... To John. Ten sam sposób działania. Co? Damian? Damian! Nie wiem, jak została w to wmieszana. Ja się tym zajmę. Ty wracaj do domu. Lepiej, żebyś to ty powiedział Abby. Ja zajmę się sprawą. Wracaj do domu. Wracaj do domu. Ale zajmij się Abby. Wybacz. Abigail. Powiedziałaby Abby. Śmierć to tylko drobne zakłócenie w wielkiej przestrzeni życia. Już wiesz? To moja matka. Przy tak bliskiej więzi czuję się, gdy więź zostaje zerwana. Co to? Dała mi ten medalik. Miał nas chronić. Co za ironia. Jestem przy tobie. Wiesz, że cię kochała. Wiem. Panie Parrish, gdzie jest mój ojciec? Odpoczywa. Nie kłam. Co się dzieje, panie Parrish? Nie ma pan nic do roboty? Wszystko pod kontrolą. A ty naprawdę wierzysz, że nad nim zapanujemy? Można zapanować nad Abatu. To nie pańska sprawa. A jeśli Seryf dowie się, kim jest, to też nie moja sprawa? Nie pożyje tak długo. Imponuje mi twoja arogancja. Starsi i ich zasady. Wiesz, ilu już widziałem takich jak ty? Ostrożnie, panie Parrish. Trzeba znać swoje miejsce. Ja swoje znam. Jestem Ian Parrish, syn Terika, potomek samego Lucyfera. Jestem lojalny wobec zakonu i ojca, a nie wobec ciebie. Dlaczego okrywasz hańbą nas i wszystko, co stworzył twój ojciec?
Przez stulecia działaliśmy w cieniu, a ty pysznisz się swoim narcyzmem. Twoje imię zapisze się w dziejach jako symbol najgorszych deprawacji. W zamian za co? Za próżną chwałę? Swoimi czynami ściągasz uwagę na nas. Jesteś żałosny, Jenie. Nie jesteś Bogiem, tylko wypaczeniem. Przyjdzie czas, kiedy nawet twój ojciec ci nie pomoże. Nie radzę rzucać mi wyzwania. Mój rodzony syn, wciąż możesz do nas dołączyć. Od 300 lat robię wszystko, by osiągnąć nasze cele. Dziś wiemy, jak tego dokonać. Zaufaj mnie i zakonowi. Abatu będzie naszym niewolnikiem. Tylko my możemy zmusić go do posłuszeństwa. Nie dopuszczę, by coś nas skłóciło. Wybacz mi moją bezczelność. Wróć do swoich zadań. Tak, ojcze. 43-49. Cześć. Damian, przyjaciel Wiktora? Tak. Mama mnie uprzedziła. Proszę wejść. Dziękuję. Mama zaraz przyjdzie. W czym mogę pomóc? Przepraszam. Nie ma za co. To ja jestem ślepa. Wiktor skierował mnie do pani. Jestem detektyw Damien Seryph. Prowadzę śledztwo i... Wiem, kim pan jest. Chodź, dziecko. Proszę usiąść. Nie potrzebuję wróżby. Wiem, czego pan potrzebuje. Usiądź. Dziękuję, że poświęca mi pani czas. Oko pańskiego umysłu zawiera wszystkie informacje. Ja tylko odczytam to, co należy zobaczyć.
Skąd pani wie? Cisza. Widzę strach wielu ludzi. Te karty nie symbolizują ciebie, ale stary wiersz. Diabeł. Siły, które kiedyś uznano za ujarzmione. Sąd. Powstały mroczne dusze. Cesarz i pan zarazy. Dziesięć mieczy. Koniec nadchodzi. Wieża. To katastrofa, demony i rozpacz. Kochankowie są wyborem między miłością a porzuceniem. Śmierć. Straszna śmierć wszystkich, którzy byli chronieni. Babilon. Siedem pieczęci Salomona. Dom Babel. Dom Babel. Proszę pani. Nie. Damianie. Damianie. Abby. Mamo, wystarczy. Mamo, wszystko w porządku? Tak. Młodzieńcze, musisz spojrzeć w głąb siebie i odkryć, co cię wstrzymuje. Twoje przeznaczenie spełni się tylko wtedy, kiedy je zaakceptujesz. Chwileczkę. Na pewno nic jej nie jest? Tak. Musi tylko odpocząć. Nigdy nie widziałam jej w tym stanie. Powtarzała dom Babel. Wiesz może, co to znaczy? Nie. Kiedyś wróżyła facetowi o imieniu Jack. Mieszkał w domu Babel. Potem przestała tam chodzić. Pewnie dowiedziała się czegoś złego o tym miejscu. Gdzie to jest? Stary dom przy Spring Road, ale tylko zmarnujesz czas. Dlaczego? Od lat nikt tam nie mieszka. Dzięki.
Tu poczta głosowa Franka Garrisona. Jezu. Kuba rozpruwacz. Damien Seryph. Nie martw się, nie zabiję cię. To ja zabiję ciebie. To samo powiedział mi twój prapradziadek, a wciąż żyje. Ale z radością odbiorę ci wszystko, co kochasz, zwłaszcza twoją uroczą Abigail. Jeśli ją tkniesz, to... Frank, co się dzieje? Znalazłem go. Jestem w jego kryjówce. A on tam jest? Nie. Wszystko wyjaśnię na miejscu. Damian? Weź posiłki. Wyjaśnię na miejscu. Poczekaj. Gdzie reszta? O co chodzi? Chodźmy, pokażę ci. Damian? Co ty tu robisz? Znalazłem go. Zabójca był w środku. Co ty tu kurwa robisz? Sprawdzałem cynk. Cynk? Jest w aktach sprawy? Miałeś nakaz?
Daj spokój. Bez nakazu nie ma miejsca zbrodni, przecież wiesz. Nie przyjechałem tu, bo jestem twoim kumplem, ani dlatego, że jestem twoim partnerem. Przyjechałem, bo szef chce, byś wyłączył się ze sprawy. Masz z nią zbyt osobisty związek. Wyłączasz mnie ze sprawy? To nie ja. Znalazłem go. Przyłożył mi nóż do gardła. A ty odsuwasz mnie od sprawy? Nie traktuj mnie jak żółtodzioba, Frank. Dobra. Wiem, co tam widziałem. Tu powinno roić się od policji. Masz rację. Nie patrz tak na mnie. Bez nakazu. Nie ma miejsca zbrodni. Nie chcę tego słyszeć. Więc po co tu przyjechałeś? Żeby cię zabrać do domu. Powinieneś być z Abby. Bądź przy kobiecie, którą kochasz i której jest teraz bardzo ciężko. Jej matka nie żyje. Umyj się. Odpocznij. Wyglądasz, jakbyś nie spał przez tydzień. Wystarczy na ciebie spojrzeć. Nie możesz. Spałeś w tym tygodniu? Kiedy ostatnio spałeś? Zeszłej nocy? Noc wcześniej? Potrzebujesz 8 godzin snu. 2 dni temu? Przestań pieprzyć. Mamy po prostu odejść? W środku jest masa dowodów, a my mamy odejść, jakby nigdy nic. Będziemy udawać, że nic się nie stało? Między tą masą dowodów, a nami są drzwi i szef policji, który odsunął cię od sprawy. Tak to wygląda. Do tego kobieta, którą kochasz, jest w domu sama, a twój partner boi się, że wariujesz. Spójrz mi w oczy i powiedz, że to jest normalne. Zachowujesz się normalnie? Na pewno? Spójrz na mnie. Powiedz mi, że to normalne zachowanie. Wracaj do domu. Jeśli tam są dowody, to będą też, jak zdobędziemy nakaz. Odpocznij, umyj się. Spędź ten czas z Abby. Dobra. Damien? Wracaj do domu. Mówi Abby. Abby, to ja. Czy możesz oddzwonić? Martwię się. Dzięki.
złoty świt. Co do cholery? Powiedz, co tu się dzieje. Damian? Zasługuję na prawdę. Owszem. Zasługujesz. Zakładam, że przejrzałeś książki, które ci dałem. Tak. Te historie są prawdziwe. To nie wymysły ani mity. Lucyfer przybył na ziemię i spłodził potomstwo, żeby nas chronić. Bez urazy, ale bredzisz. Stulecia, Damianie. Pomyśl. Stulecia temu jego ród podzielił się na Paryszów i Seryfów. Paryszowie służą czterem jeźdźcom, wygnanym królom, a Seryfowie... Dość, nie. Musisz mnie wysłuchać. Jesteś potomkiem Lucyfera w prostej linii. Złoty świt, mama Ebi, twój ojciec i inni byli pogromcami demonów, broniącymi nas przed niewyobrażalną grozą. Moje obowiązki nie ograniczają się do diecezji. Miałem pomagać złotemu świtowi w różnych sprawach, którymi Kościół nie chciał brudzić sobie rąk. Magia, egzorcyzmy, hermetyczne praktyki i rytuały. To się dzieje od stuleci. Przerosło Kościół. Uznaliśmy, że jeśli nie będziemy współpracować, rozpęta się piekło. To herb Seryfów. Hełm Lucyfera. Coś ci to mówi? Twój ojciec był wyjątkowy dzięki darom, które otrzymał. Ty masz te same dary. Czy ostatnio zdarzają ci się wizje? Tak. Na pewno tak. Przyszedł twój czas. Musisz zastąpić ojca i przejąć własne dziedzictwo. Próbowałem cię chronić, bo tak przysiągłem twojej matce. Mojej matce? Tak, matce. Znała swoją powinność i związane z nią ryzyko. Tak jak kobieta, która zgodziła się, by stać się naczyniem twojego rodu. Abby. Tak. Abigail została wybrana dla ciebie jeszcze w dzieciństwie. Więc całe moje życie było kłamstwem? Damianie, proszę. Nie mamy czasu. Nie mamy czasu? Trzeba było mi to powiedzieć 20 lat temu. Proszę, przestań. Więc spotkałem człowieka, który morduje twój złoty świt. Zapewne wiesz, kim on jest. Nazywa się Ian Parrish. Jego ojcem jest Terik. Należą do kręgu dziewięciu. Są bardzo niebezpieczni. Chcesz mi powiedzieć coś jeszcze? Na przykład, gdzie jest Abigail? Abigail? Kiedy ostatnio z nią rozmawiałeś? Kiedy wyszedłem zeszłej nocy, spała. Więc gdzie ona jest? Dwa dni temu Abby i Joan przyniosły mi to. Myślały, że to miejsce ma związek z klubem Ognia Piekielnego. Może poszła tam. Damian, nie jesteś na to gotowy. Good luck.
Abigail? Abigail! Abigail. What are you doing? Co ty wyprawiasz, Damian? Uciekaj stąd. Abigail. Damian? Musimy uciekać. Wstawaj. Co się stało? Chodźmy stąd. Siadaj. Już. On stworzył Legion. Co za Legion? Wiem, że to dla ciebie wiele, ale istnieją też światy aniołów i demonów. Nie. To jakiś absurd. Czy to, co widziałeś, cię nie przekonuje? Zaczynasz otwierać się na swoje dary. Czy w ogóle mnie kochałaś? Od najmłodszych lat. To nie była praca, tylko dar. Kocham cię najbardziej na świecie. Okłamałaś mnie. Oboje kłamaliście. Jak mam wam znowu uwierzyć? Nie. Zostań z Wiktorem. Nie możesz iść tam sam. To zbyt niebezpieczne. Potrzebujesz mnie. Bzdura. Potrzebuję czasu, żeby to przetrawić. Nic mu nie będzie. Zaczyna wierzyć. Cześć. Spotkajmy się w Brickyard. Nie, nie potrzebuję partnera, tylko kumpla. Niezła opowieść. Wiem. A do tego jest prawdziwa. Równie prawdziwa jak ty. Nie wiem, co powiedzieć. Nie wierzysz mi? Od lat jesteśmy partnerami i przyjaciółmi. Jesteśmy rodziną. To znaczy, że wierzę w ciebie. Choć nie muszę wierzyć w to, co teraz powiedziałeś. Ale mam propozycję. Sprawdzę to miejsce. A ty obiecaj, że wrócisz do domu i odpoczniesz, bo wyglądasz koszmarnie. Dobra. Słucham? Dobra. Obiecaj, że zadzwonisz, jeśli coś ustalisz. Nie ma sprawy. Jak tylko czegoś się dowiem. Uciekaj. Musisz się wyspać. Dziękuję.
Jesteśmy rodziną. Cześć. Mówi Garrison. Muszę się pozbierać. Kto tam jest? Nie ruszaj się. Mówiłem, żebyś nie podchodził. Damianie, tu jesteś bezpieczny. Nazywam się Paimon. Jestem królem demonów i sługą twojego ojca Lucyfera. Wyznaczono mnie na obrońcę rodu Seryfa. Damianie, muszę pokazać ci prawdę o twojej przeszłości, bo to ona ukształtuje twoją przyszłość. Prawda tkwi w oku twego umysłu. Nasz wielki ojciec powołał twój ród, by chronić ziemię przed czterema królami demonów wygnanymi za zdradę. Wtedy właśnie klub Ognia Piekielnego ostatni raz próbował zrealizować swój plan. Gdyby Abatus rzucił swoją skórę, jego legion byłby niezwyciężony. Wówczas zwycięstwo odebrał im ród Seryfa. To on. Tak. Ian Parrish. Niegdyś był ulubieńcem twojego prapradziadka. Wtedy pierwszy raz próbował ukończyć rytuał siedmiu pieczęci Salomona. Joseph myślał, że zabił kuzyna, który go zdradził. Nie wiedział jednak, że Abatu podarował Ianowi nieśmiertelność. Mój koszmar. Pora, byś sobie przypomniał. Uważaj, synu. Któregoś dnia to będzie twoja powinność. W imię piekielnego nieba odsyłam cię do więzienia. W imię Molocha. Damianie, wypełnij swój obowiązek. Zabiłem własnego ojca. Nie miałeś wyboru.
Panie, chroń nas. Panowie piekieł, chrońcie nas. Synu, musisz być silny. Postąpiłeś słusznie. To nie twoja wina. Zawsze będę z tobą. Kiedy nadejdzie czas, musisz mnie zastąpić. Będziesz czuwał nad światem i nie tylko nad nim. Pamiętaj, kim jesteś. Nigdy o tym nie zapominaj. Kocham cię, synu. Dlaczego nic nie pamiętam? Bo jeszcze do tego nie dojrzałeś i nigdy bym ci na to nie pozwolił. Jesteś Damianem Seryfem, synem Williama, syna Michaela, syna Josepha, ziemskiego syna Lucyfera. Jesteś ostatnim strażnikiem tego świata. Zaczyna się nowa bitwa. Teraz mają skrzynkę, w której uwięziono Molocha. Twój ojciec oddał za nią życie. Ziemię przykryje całun śmierci. Tylko ty możesz ich powstrzymać. Musisz odesłać Abatu do piekła, gdzie zostanie osądzony. Najwyższy czas, byś stał się tym, na kogo czeka świat, kim był twój ojciec, a wcześniej jego ojciec. Obudź się. Tak mi przykro. Słucham, znalazłem go. Wybacz, że w ciebie wątpiłem. Czy Abigail tam jest? Tak. Wysyłam ci adres. Tylko nikomu nic nie mów. Tu poczta głosowa Franka Garrisona. Abi, Damian, musimy stąd uciekać. Wiem. Witaj, Damianie.
Brać go. Nie boję się ciebie. A powinieneś. Przygotujcie go. Odeślę cię do piekła. Frank, nie mogłeś odpuścić? Robiłem, co mogłem, byś trzymał się od tego z daleka. Ale jesteś zbyt uparty. To nie potrwa długo. Niewinni ludzie zginęli przez ciebie. Niewinni? To byli ignoranci, którzy, tak jak ty, stawali na drodze przeznaczeniu. Byliśmy rodziną, Frank. Brzydzę się tobą. Zebraliśmy się tu, by dać początek nowej erze naszego mrocznego Boga, naszego Króla, piekielnego Mistrza. Zebraliśmy się tu, by złożyć ofiarę z szóstej pieczęci Salomona. Przyjmij błogosławieństwo naszego mistrza i poczuj, jak jego krew krąży w twoich żyłach. Oto ofiara z ostatniego żyjącego Seryfa. Siedem pieczęci Salomona zostanie ukończonych. Bramy nieba i ziemi zamkną się na zawsze. Zakończy się wojna i zacznie się nowa era. Nasz mistrz zrzuci swoje ziemskie ciało, by poprowadzić nas do chwały. Zaczynaj. To koniec, Seryfie. Wiedz, że przyczynisz się do narodzin nowego świata. To ty jesteś kluczem. Zawsze nim byłeś. Twoja krew to ostatni element rytuału, który mnie uwolni. To jeszcze nie koniec. Dzieci, powstańcie. Sprowadźcie szóstą ofiarę, Abigail. Puśćcie ją. Ty żałosny śmieciu. Zdechniesz w piekle, Frank. Zamknij się. Nie możesz nas powstrzymać. Nigdy nie mogłeś. To przeznaczenie. Przeznaczenie zawsze będzie górą. Jesteś tu, by być świadkiem wyniesienia abatu. Nie wypieraj się własnych mocy. Nie jesteś naczyniem, tylko narzędziem, dziecko. Wybacz mi. Kocham cię. Patrzcie, jak kończy się złoty świt. Jestem Damien Seryph, syn Williama,
Syn Josepha. Syn Michaela. Syn Lucyfera. Abatu. Damian. Damianie. Wszystko, co kochałem. Seryfie. Miałeś tę moc od początków czasu. Przegrałeś swoją wojnę. Uznaj mnie za prawdziwego Boga Ziemi. Damianie. Umrzesz. Spójrz na wschód. Nie masz mocy. Myślałeś, że zdołasz mnie pokonać, Damianie? W tobie żyje piekło. Dość zabawy, Abadu. Myślisz, że to zabawa? Zląkłeś się potęgi piekła. Potęgi, która dała ci życie. Jesteś dzieckiem. Słabym, wystraszonym. Zawiodłeś wszystkich, którzy cię kochali. Dość. Spójrz na siebie. Jesteś złamany, żałosny. Victor, John, Abigail, wszyscy, których chciałeś chronić, zginęli przez ciebie. Zawiodłeś ich. Dość. Damian, pomóż mi. Kiedy byłem młody i w pełni sił, te ulice żyły w strachu przede mną. A teraz? To moja przeszłość. Wiem, kim i czym jestem. Ja przyjąłem swoje dziedzictwo, a ty odrzuciłeś. Jesteś słaby. Okrywasz wstydem swój ród. Więc dlaczego zboczyłeś ze ścieżki, którą mi wskazujesz? Historia mnie wypaczyła, ale też dała mi cel. Byłem synem swojego ojca. Przemierzałem świat w poszukiwaniu księgi wiecznej ciemności. Abatu zwrócił mi życie i dał nieśmiertelność. Jego krew płynie w moich żyłach. Wiem, kim i czym jestem. Jestem ciemnością i śmiercią. Poprzez mnie wszystko, co kochasz, zostanie zniszczone. To twój koniec. Twoją wiecznością będą błędy, nędza i samotność. Nie.
dlatego odeślę cię do piekła. Wybacz mi, Abby. Czy rytuał się powiódł? Nie. Garrison nie żyje. Mag nie żyje wraz z resztą piekielnego ognia. A Abatu? Odesłany do piekła. Ostrzegałem was, ale nie słuchaliście. Mówiłem, żeby zabić Seryfa, kiedy jeszcze była na to szansa. Milcz! Nie będziemy tolerować twojej bezczelności. Uważaj na słowa, starcze. Mów, synu. Damien Seryph powstał. A to nasz pan Moloch, krąg dziewięciu i ty, ojcze. Abatu spełnił swoją rolę. Legion wciąż kroczy wśród śmiertelnych. Będzie się żywił tym światem, siejąc chaos i przynosząc śmierć. Seryph zgładził tych, którzy byli zbyt słabi, by wypełnić swoje obowiązki. Ale jest ich więcej. Znacznie więcej. Moloch znowu będzie wolny. Zaraz będę. Pogodziłem się ze swoim przeznaczeniem i swoim dziedzictwem. Będę chronił świat przed tymi, którzy mogą mu zagrozić. Tymi, którzy od światła wolą ciemność. Nie jestem już detektywem. Teraz wymierzam sprawiedliwość tym, którzy zagrażają równowadze. Jestem diabłem wśród diabłów. Szepty w ciemności powtarzają moje imię, które budzi strach u tych, co mi się sprzeciwiają. Jestem pogromcą demonów. Wersja polska, Studio Publishing. Tekst Janusz Winiarski, czytał Maciej Budowski.